mnie już normalnie słychać? Normalnie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy Państwo, w związku z wieloma pytaniami, informacjami oraz sytuacją, którą mamy nie tylko w Pszczynie, ale generalnie w tej części Śląska, chciałbym też przedstawić aktualną sytuację, co gmina Pszczyna zrealizowała, co ma zamiar zrealizować oraz jakie zadania stoją przed nami w celu poprawy jakości powietrza. Jestem po spotkaniu z tworzącym się stowarzyszeniem Stop Smog. Wymieniliśmy również w zeszłym tygodniu kilka uwag na temat tego, co robi gmina Pszczyna i co robią stowarzyszenia. Również zgłosiło się do mnie stowarzyszenie Czysta Pszczyna. Przepraszam, nie Stop Smog, tylko nie dokarmię i smoga, przepraszam najmocniej. Również Czysta Pszczyna, drugie stowarzyszenie, które już Państwo znacie z działań związanych między innymi z uciążliwością odorową, również przedstawiło informację i swoją chęć współdziałania w celu poprawy jakości powietrza. Pewne rzeczy, o których będę mówił, one są ogólnie znane, natomiast chciałbym, żeby one wybrzmiały z tego powodu, że często informacja, która trafia do Państwa i trafia do naszych mieszkańców, a co za tym idzie, trafia do mieszkańców zarówno Śląska, jak i Polski, nie do końca ma idealne odzwierciedlenie tego, co tutaj u nas się dzieje, a pokazywanie gminy Pszczyna w takim najgorszym ujęciu powoduje też to, że wizerunkowo bardzo na tym cierpimy, pomimo tego, że tych działań, które związane są z ochroną środowiska, jest naprawdę bardzo dużo, aczkolwiek te działania będziemy jeszcze aktywizować i intensyfikować z tego powodu, żeby było po prostu czysto, bo tak naprawdę z tą czystością jest ciężko. Wpływ na stan powietrza w gminie Pszczyna, drodzy Państwo, mają trzy czynniki. Jeden to jest ogrzewanie budynków węglem niskiej jakości, o tym mówiliśmy wielokrotnie i to również pokazały kontrole Straży Miejskiej, o której za chwilkę będę mówił. To jest również natężenie ruchu samochodów na DK1 oraz trzeci element to jest ukształtowanie terenu. Te trzy aspekty, o których mówię, mają bezpośredni wpływ na to, czym oddychamy w Pszczynie i jaka jest jakość powietrza, a co za tym idzie, ile jest pyłów tych, które diagnozujemy, czyli pyłów PM10 i pyłów PM2,5. Szacujemy, że udział w wielkości emisji na terenie gminy Pszczyna, emisji napływowej, wynosi około 40%. Pozostałe emisje pochodzą tutaj bezpośrednio u źródła. Głównym czynnikiem pogarszającym się stanu powietrza, w szczególności w okresie jesienno-zimowym, są niewątpliwie zanieczyszczenia pochodzące z bezpośredniego zasilania w ciepło, czyli myślę tutaj oczywiście o piecach i myślę o przydomowych kotłowniach. Zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych stanowią około 24-25% ogólnej ilości emitowanych zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych. Skąd mamy takie dane? Mianowicie jesteśmy na etapie weryfikacji ilości fizycznie piecy, które funkcjonują na terenie gminy Pszczyna i zaraz powiem Państwu, jaką metodologię przyjęliśmy, oprócz oczywiście informacji, które bezpośrednio płyną z kontroli Straży Miejskiej. Mając na uwadze walkę ze smogiem, gmina podejmuje szereg działań i zadania, które realizowane są, opieramy na programie, który zaproponowaliśmy Radzie Miasta kilka lat temu i jest to program ograniczania niskiej emisji. Wtedy jeszcze w tym programie, za obopólną zgodą, zarówno Rada Miasta, jak i urząd zaproponował wymianę źródeł ciepła z paliw stałych na paliwa stałe. Natomiast przy kolejnych edycjach będę również Państwa zachęcał do tego, aby ten element, czyli wymiany piecy z węgla na węgiel, całkowicie zaniechać. Z tego powodu, że dzisiaj, drodzy Państwo, mamy ponad 99% gminy zgazyfikowanej i mamy bardzo dużo pustych przyłączy gazowych. W ramach działań, które podjęliśmy, wymieniliśmy blisko 650 kotłów i zrealizowaliśmy 227 działań związanych z termomodernizacją i dociepleniem budynków.
Bazując na danych, które posiada urząd, a dane te pobieramy z systemu śmieciowego, dzisiaj na terenie całej gminy mamy około 11,5 tysiąca gospodarstw domowych, które są ogrzewane różnymi źródłami ciepła, nie mówię o budynkach wielorodzinnych i osiedlach, które mają jako jedyne ciepło systemowe. Na bazie tych umów, które mamy podpisane i deklaracji, które składają nasi mieszkańcy, ponad 7 tysięcy domostw posiada kosze na popiół. Czyli z tej prostej analizy wynika nam, dokładnie jest to 7170, z tej prostej analizy wynika nam, że te gospodarstwa domowe opalane są paliwami stałymi. Z tych 7 tysięcy gospodarstw domowych, i to będzie kolejny etap, który będziemy realizować, będziemy razem ze Strażą Miejską wyłuskiwać te gospodarstwa domowe, które kopcą najbardziej. Jak wygląda to dzisiaj w statystyce? Mianowicie działania Straży Miejskiej, które zostały zainicjowane na początku programu ograniczenia niskiej emisji, to prawie 1300 różnego rodzaju kontroli. Z tego 1300 kontroli kilkadziesiąt spraw, czy kilkaset spraw trafiło do ukarania. I tutaj widzimy pewną poprawę. Tam, gdzie faktycznie Straż Miejska pojechała, pobrała próbki, sprawdziła, jak wygląda stan pieca, tam nastąpiły pewne poprawy. Natomiast problemem dzisiaj dla naszej gminy jest również to, że mieszkańcy, opalając paliwem stałym, korzystają z paliwa, które jest zakupywane w legalnych źródłach, czyli myślę tutaj o składach opałowych, a jakość tego opału na składach opałowych jest bardzo niska. I to powoduje, że to, co wydobywa się z komina, ma taką, a nie inną jakość w postaci zatruwania. Co w międzyczasie udało nam się zrealizować i co będziemy dalej kontynuować? Dwa etapy programu ograniczenia niskiej emisji. Tak jak powiedziałem wcześniej odnośnie wymiany kotłów i wymiany termomodernizacji, czyli prawie 650 kotłów, 527 różnego rodzaju termomodernizacji, to kwota prawie 17 milionów złotych, która już została wydatkowana na poprawę jakości powietrza w Pszczynie. Oprócz tego podpisaliśmy jako pierwsza gmina w Polsce umowę z rządem na wprowadzenie programu Stop Smog. Otrzymaliśmy na to w najbliższych latach, czyli 20, 21, 22, prawie 15 milionów złotych i kierowane to jest do prawie 300 beneficjentów o niskich dochodach. To są, zakładamy, ponieważ taką analizę zrobiliśmy w tym roku, zakładamy, że to są te największe kopciuchy, które zostaną w ramach tego programu wymienione. Wprowadziliśmy wszystko komunikację gminną, wszystkie 4 linie, które już funkcjonują i z których można korzystać, nie używając samochodów. Realizujemy program tras rowerowych. Ekopatrole, to o czym mówiłem, Straży Miejskiej. 6 strażników miejskich jest wyspecjalizowanych i mają odpowiednie upoważnienia do tego, aby przeprowadzać kontrolę. Tutaj na koniec mojej wypowiedzi poproszę jeszcze pana komendanta, żeby uzupełnił te działania, które działy się w ostatnich kilku tygodniach, bo uruchomiliśmy również drona i ten dron lata i bada stan tego, co wydobywa się z kominów. Wprowadziliśmy również system czujników, drodzy państwo, i Pszczyna jest dzisiaj bardzo dobrze uczujnikowana. Ten system czujników ma pokazać naszym mieszkańcom i uświadomić im, że, drodzy państwo, smog nie jest produkowany tutaj na tej sali i nie jest produkowany i wytwarzany w gminie, w urzędzie, tylko smog, drodzy państwo, wytwarzamy sami. I zachęcam też do tego, aby państwo jako radni, jako pracownicy urzędu zwracali uwagę i edukowali swoich sąsiadów, że trujemy się nawzajem. Dzisiaj wszystkie instytucje zarządzane przez miasto, instytucje publiczne z wyłączeniem mieszkań komunalnych i mieszkań socjalnych, wszystkie opalane są gazem. To są szkoły, to są
budynki użyteczności publicznej, to są urzędy, to są nasze jednostki. Nie ma ani jednej instytucji, która jest opalana innym źródłem niż gaz lub fotowoltaika. Dla bezpieczeństwa naszych dzieci zakupiliśmy w zeszłym roku i w tym dokupiliśmy prawie 100 oczyszczaczy powietrza do wszystkich przedszkoli. Nie ma przedszkola, gdzie nie ma oczyszczacza powietrza. Zmieniliśmy prawie 2,5 tysiąca opraw ze starego systemu oświetlenia na oprawy LED-owe. I na prawie 2,5 miliona doprowadziliśmy do termomodernizacji budynków w administracji zasobów komunalnych. Drodzy Państwo, to są wymierne rzeczy, które już zostały zrealizowane i zrobione. Jak widać, jest to ciągle mało, dlatego oprócz tych wszystkich działań, oprócz tego, co będziemy robić dalej, bardzo proszę Państwa o pomoc w aktywizacji świadomości ekologicznej wśród naszych mieszkańców. Jeszcze raz podkreślam, smog, drodzy Państwo, nie jest wytwarzany tutaj, nie jest wytwarzany w urzędzie, nie jest wytwarzany przez instytucje, tylko tworzą go sami mieszkańcy. Dopóki tego nie uświadomimy i dopóki nie będziemy mieli realnego wpływu na sąsiada, dopóki tak naprawdę będziemy oddychać takim powietrzem, jakie mamy dzisiaj. Zapraszam i zachęcam Radę Miasta do tego, aby w najbliższym czasie, myślę zaraz po uchwaleniu budżetu, abyśmy siedli wspólnie razem ze stowarzyszeniami, które przedstawiły akces do współpracy nad programem ograniczania niskiej emisji w celu modyfikacji tego programu właśnie w zakresie opalania paliwem stałym i docelowo wypracowania takiego systemu na najbliższe 5, 8, być może 10 lat w zakresie istniejących kotłów opalanych paliwem stałym w stosunku do pieców ekologicznych, szeroko pojętych, do tego, aby te nasze programy były kompatybilne z programem wojewódzkim, a docelowo chciałbym, abyśmy poszli w kierunku takim, jaki poszedł Kraków. Panie komendancie, bardzo proszę w dwóch słowach o zrelacjowanie tych kontroli, które już się odbyły i tego, co robimy i co będziemy robić nadal w zakresie samego procesu kontroli. Proszę podać mikrofon. Albo na mównicę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Przychylam się do tego, co powiedział Pan Burmistrz. Nie chcę Państwu tu przytaczać w kółko danych statystycznych. Powiem tylko, że nasza rola w tej chwili polega na edukacji i na prewencji. Edukujemy młodzież w szkołach. Państwa też z tego miejsca bardzo zachęcam do rozmów z sąsiadami. Idźmy w kierunku skrócenia okresu palenia węglem. Dlaczego tak powiedziałem? Został nam węgiel. Wyeliminowaliśmy benzopiren, czyli plastiki. Tego praktycznie nie ma. To były nasze działania rok 2017, ponad 400 kontroli. Rok 2018, ponad 300 kontroli. W tym sezonie, proszę Państwa, mamy tych kontroli już ponad 200. Mamy postępowania mandatowe, mamy wniosek do kolegium w sprawie ukarania. Także nasze działania zmierzają ku temu. Natomiast z obserwacji, proszę Państwa, wynika, że no niestety węgiel. Węgiel jest tą przyczyną złej jakości, to paliwo, które jest sprzedawane w składach, powoduje, że mamy smoga. I tu przychylam się do słów Pana Burmistrza, to nie Urząd Miasta produkuje smog, my go produkujemy, wszyscy. I ci, którzy palą tym gazem, ja zachęcam do tego, żeby rozmawiali z sąsiadami i nakłaniali do przejścia na gaz. Ja rozumiem, że będzie to poparte jakimiś rozwiązaniami rządowymi, bo to przede wszystkim od tego zależy, ale musimy ten okres po prostu skrócić walki ze smogiem. Jeżeli zostaniemy w tej sytuacji, w takiej, jaką mamy, to jeszcze chwilkę potrwa, wydłuży nam się ten cały system. To, co mówię do Państwa na zebraniach, walka ze smogiem to nie jest rok, dwa, to jest co najmniej jedna dekada, że tak powiem, czyli te 10 lat. Natomiast jeżeli chcemy żyć w czystym mieście, musimy myśleć przyszłościowo, musimy się edukować, musimy edukować sąsiadów, siebie nawzajem, tak żeby skracać okres wymiany tych piecy. Przypominam, że przed nami wymiana najstarszych piecy kopciuchów, o czym moi funkcjonariusze informują. To jest rok 2021. Zostały 2 lata na wymianę starych kopciuchów. Tak kolokwialnie to zabrzmiało, ale musiałem to powiedzieć.
No i potem pewnie kary, obostrzenia i tak dalej, i tak dalej. Edukujemy mieszkańców, prosimy ich o to, zostawiamy im informacje w miejscach, gdzie są dokonywane przez nas kontrole. Proszę Państwa, oprócz tego takim kolejnym narzędziem jest dron, którego używamy już od 1,5 roku. W tym roku odbył już 3 loty, między innymi w sołectwie Łąka, na osiedlu Daszyńskiego, na osiedlu Kolonia Jasna. Te loty będą trwały, zamierzam jeszcze zrobić te loty w grudniu, w przyszłym roku. Tylko to, co widzimy z obserwacji, z tych danych, które mam od pilotów, którzy obsługują drony, głównym zanieczyszczeniem jest węgiel w tej chwili. Jak się zapali na osiedlu przykładowym, proszę tego tak nie odbierać, Daszyńskiego, które nie ma przewiewu, jest zlokalizowane wzdłuż DK1. W tej chwili powstały tam ekrany. Naprawdę, no nie mamy szans ze smogiem. Powiem to wprost. Więc edukujmy się nawzajem, przechodźmy w instalacje gazowe, fotowoltaniczne. Są różne rozwiązania. Po prostu takich czasów doczekaliśmy, ale myślę, bo też gdzieś udzieliłem takiego wywiadu, bo też nie chcę źle, zmienia się mentalność mieszkańców Pszczyny. Coś dobrego zaczyna się dziać, ale to na tą chwilę jest dalej za mało. Jeżeli chcemy mieć czyste miasto, czyste powietrze, musimy więcej energii w to włożyć. Bardzo Państwu dziękuję.